Dzień dobry, mamy kolejny dzień, witamy was. Nie, bo tam. Nie, to nie witajmy, bo 7 razy witamy, nie? Jest. Czemu nie wygląda się trochę? Nagrywa się? Tak. Mi głupot nie gadam. Zdecydowanie się nagrywa. Zaczynaj, bo się uduszę tu. Dzień dobry. Dzisiaj witamy się z wami z miasteczka West Yellowstone, tak? West Yellowstone, tak. W którym spędziliśmy ostatnie 3 noce i znaleźliśmy po prostu taką bezpieczną miejscówkę dla siebie w trakcie, gdy zwiedzaliśmy Yellowstone. Jak nazwa wskazuje, to miasteczko jest na zachód od Yellowstone. Tak. Zaraz za granicą. Tak, każdy nam mówił, że będziemy mieli problem z parkowaniem na dziko przy Yellowstone. Nie było problemu. Nie, problemu nie było, tylko po prostu trzeba dużo jeździć. Ale dla nas to była przyjemność. To był jeden z tych parków, po których sama jazda po prostu była przyjemnością. Jeśli jeszcze nie widzieliście poprzednich vlogów, to linki zostawiamy na dole. Tutaj znajduje się restauracja, która nazywa się TR's Burgers. Pierwszego dnia, kiedy wracaliśmy z Yellowstone, wybraliśmy się tam na burgera, żeby uczcić, świętować to fakt, że znaleźliśmy niedźwiedzia. Normalnie niedźwiedź, widzicie to co ja? Niedźwiedź normalnie sobie spaceruje, normalnie. I ta restauracja to jest chyba pierwsza restauracja, którą znaleźliśmy w Stanach, która ma 5 gwiazdek, chyba z 200 opinii. Więc stwierdziliśmy, że burger, super opinie, musimy skorzystać. I taki był w sumie dobry. Nie no, burger był dobry, tylko nie jedliśmy mięsa chyba 2 tygodnie ponad przez te choroby i wszystkie atrakcje inne. I tak mój żołądek na przykład miał problemy chwilowe po tym burgerze, nie? Ale ogólnie w smaku taki tak, był. Był dobry. Był fajny. To ja właśnie chcę powiedzieć, że nie był szałowy. Nie był szałowy? No, to... no ale... Dla mnie był szałowy, tylko później nie było szału. Co cię nie zabije, to cię wzmocni, oprócz niedźwiedzi. Niedźwiedzie cię zabiją. Nie wiem, takie ostrzeżenie to jest chyba. Bo tak. Przed niedźwiedziami. Ale nas nie zabiły. Nas nie zabiły, nie. To, co mnie najbardziej zaskoczyło w tym miasteczku, to jest to, że za każdym razem, kiedy wracaliśmy z Yellowstone, wszystkie sklepy były otwarte, a wracaliśmy zazwyczaj około 9 wieczorem. I dzisiaj sprawdziłam, że sklepy są otwarte nie tylko do 9 wieczorem, ale nawet do 11. I to nie chodzi mi o stacje benzynowe czy o restauracje, tylko sklepy z ciuchami albo z pamiątkami. Do 11 w nocy, to jest totalnie nieamerykańskie. Tak, i chcesz? Tak, chcę. Cheers. Nie pokazuj, co ja piję, bo to nie jest zdrowe i nie powinno się tego pić. Odradzam. Słuchajcie, tutaj w Montanie jest bardzo popularne wędkowanie, szczególnie jeśli chodzi o fly fishing. I jest bardzo dużo sklepów takich profesjonalnych, wędkarskich, gdzie można kupić wędki, można kupić cały sprzęt. I jest mnóstwo właśnie takich much do wyboru, w każdym kolorze, w każdym rozmiarze. I myślę, że kiedyś powinniśmy spróbować fly fishing. To jest taka specjalna technika, tak się zarzuca na powierzchnię wody te muchy. A tutaj jest taka stacja, przy której robią właśnie te muchy. W tym miejscu ostatnio kupiliśmy sobie ciasteczka na śniadanie i do tej pory jesteśmy zasłodzeni, a to było 2 dni temu. No ja mi przechodzi, bo bym sobie loda za chwilę zjadł. Wszędzie są oczywiście zabezpieczone kosze na śmieci oraz znaki, że bizony wychodzą na ulicę, nawet tutaj. Znaleźliśmy nowy pojazd, którym tak, jesteśmy zainteresowani. Nie, to będzie nasz następny pojazd. Wow, masywny. Ja się tylko zastanawiam, czy to jest w stanie skręcać. To jest taki wehikuł czasu na zimowe jakieś tripy, a że tutaj zima jest okropna, no to takim czymś można chyba wjechać wszędzie. Gdzie te koła się mają zmieścić? No gdzie te koła się mają zmieścić? No jest problem, jak on skręca? Może go przez wszyscy wysiadają i przestawiają po troszkę. Może przyjedziemy w zimie i sprawdzimy, wybierzemy się na wycieczkę. Podejrzewam, że taki vent opali majątek. No na bank, a ten Mercedes to widzieliśmy ostatnio masakrę, chyba gorzej niż nasz autobus.
Jesteśmy z powrotem w autobusie i będziemy się już kierować na północ. Będziemy wyjeżdżać z West Yellowstone i chciałam wam tylko pokazać tak na mapie. To jest ta mapa już taka mocno zużyta z Yellowstone. O, siód! Więc tak, my jesteśmy gdzieś tutaj, znajdujemy się i będziemy się kierować tą drogą 191 na północ, ale jeszcze na chwilę wjedziemy z powrotem do Wyoming. Tutaj ta linia to jest granica stanu pomiędzy Montaną a Wyoming, także z powrotem wjedziemy na chwilę do tego stanu i będziemy w ogóle kawałek jechać jeszcze parkiem, także super. Czwarty dzień to będzie nasz Yellowstone, nie narzekamy, jest super wręcz. Jesteśmy aktualnie na stacji benzynowej, Tomek jeszcze tankuje, szybko musimy chociaż trochę zatankować. Chciałbyś powiedzieć ciekawostkę odnośnie tej mapy? A jaka jest ciekawostka? No, o czym rozmawialiśmy przed Może chwilą. Może mi powiedz, jaka to jest ciekawostka i ja powiem. Chodzi o to, że tutaj jest granica stanu Idaho i Wyoming i kawałeczek parku leży w stanie Idaho, ale należy do Wyoming. I jakbyśmy tutaj popełnili przestępstwo, na przykład morderstwo, zabili jedno drugie, no to teoretycznie nie ma nas kto tutaj skazać, bo wedle prawa ława przysięgłych powinna być z tego miejsca, a tutaj nikt nie mieszka w tej części. No właśnie, bo wytłumacz może jak to w Stanach wygląda. Może proponuję oglądać sobie filmik Toma Scotta, który to dokładnie opisuje. Dokładnie, który tutaj niedawno sobie też był. Jakbyście planowali jakieś przestępstwa, to w tym tak, miejscu. Tak, w ogóle chciałem powiedzieć, że Tom Scott zgapia od nas trasę podróży, bo był na tym gejzerze, na którym my byliśmy i teraz był w Yellowstone. A tankujemy w West Yellowstone tylko dlatego, że jesteśmy do tego zmuszeni. Tankujemy dosłownie troszeczkę, bo diesel kosztuje 5,25 i tak o wiele taniej niż w parku. W parku było 5,80. A zrobiliśmy ile? 5,90 było w parku. 5,90. Ile w Yellowstone zrobiliśmy mil? A w Yellowstone zrobiliśmy, czekaj, wczoraj liczyłem, już nie pamiętam. 360 mil, 500 ileś tam kilometrów. 70 coś tam. 570 kilometrów, także zużyliśmy całe nasze paliwo i musimy trochę zatankować, zanim stąd wyjedziemy. No a później już sobie dotankujemy gdzieś wyżej, gdzie będzie o wiele taniej. I witamy w Wyoming. Siedem minut później jesteśmy z powrotem w Montanie. Dzień dobry. Witamy was w kolejnym dniu tego vloga i takie małe ostrzeżenie na początek. Ostrzeżenie na początek, dzisiaj mamy dziwny humor. Tak? No. Właśnie mnie zaskoczyłaś mnie dzisiaj. Ale wszystko jest dobrze, taki pozytywny humor. Dzisiaj jesteśmy w Montanie, jak wiecie, w miejscowości Bozeman. Chyba tak to się wymawia? Chyba tak. Przez Z się pisze, dziwne. Ale takie największe miasto w Montanie, także postanowiliśmy tutaj przyjechać, odwiedzić i znaleźliśmy sobie miejscówkę, którą dzisiaj jedziemy oglądać. Tak to zapowiedziałaś? Tak to zapowiedziałam. Jedziemy oglądać miejscówkę. Jak ci się podoba Bozeman? Podoba mi się. Ja myślę, że zima tu jest okropna. Ona bank. I dlatego nawet nie biorę tego miejsca pod uwagę. Ale jak jechaliśmy tutaj, te góry po drodze po prostu... No to bardziej ładnie było miejscowość, taka malutka miejscowość Big Sky. Tam właśnie rozmawiałem z Piotrkiem ostatnio. Tam są bardzo dobre stoki narciarskie. Tak, tak. To tam było przepięknie. Jezu, no po prostu taka natura, taka obfita, taka po prostu tak gęsto tylko, i zielono. Tylko, że takie trochę middle of nowhere, czyli no, takie zadupie. Po prostu. Tak. Tomek sobie prasuje spodenki. Dzisiaj spaliśmy pod Walmartem, ale tej nocy już nie będziemy tutaj spędzać. Tak, bo właśnie pan przyszedł i powiedział, że za dużo tu kamperów jest i robi się campground. Co w sumie jest prawdą, bo wszędzie na każdym słupie są znaki, że nie wolno tutaj spać na noc, ale zjeżdża się tutaj na noc dość sporo kamperów. Dość sporo, czyli tak koło kilkudziesięciu. Tak, i jest tu też paru tubylców, którzy chyba już mają adres na parkingu Walmartu. To widać. Ten pan tutaj to na pewno jest tubylec i tam następny w rogu też sobie stoi. Tutaj jest znak, że nie wolno parkować na noc. Tak, dokładnie tam.
Zazwyczaj na Walmartach można na spokojnie sobie zostać na noc, ale nie na tym. A to jest jedyny w Bozeman i tak naprawdę taki najbliższy BLM od tej miejscówki znajduje się godzinę stąd, także w sumie no nie dziwię się, że ludzie naginają zasady. O, tu jest kolejny tubylec i właśnie pan mu tłumaczy, że koniec campgroundu. Tamten też wygląda jak tubylec. Tamten też jest tubylec. Tu jest sporo tubylec. Jechaliśmy, mamy bilety, $10 za osobę, czyli 20 w sumie. Ciekawostka, nie ma taksu w Montanie, wow! Wow! Sell tax, jak to się po polsku nazywa? Od sprzedaży? Od sprzedaży. Tak, także po prostu $20. Dodatkowa ciekawostka jest taka, że jak kupuje się tutaj bilety, to można przejeżdżać przez jeszcze 2 dni. O, widać moje dane tutaj. Widzieliście moje dane? W każdym razie, przy okienku dowiedzieliśmy się, że dzisiaj na zewnątrz jest max. Tak, bo te niedźwiedzie wypuszczają albo pojedynczo, albo są chyba 2 pary z tego, co czytałem, które się lubią, bo tak ogólnie to te gryzi nie bardzo mogą być ze sobą. Znaczy nie, że nie bardzo, nie mogą. Gryzą się. Chyba się gryzą, no. Zaraz wam wszystko opowiemy w ogóle, gdzie jesteśmy i historię Maxa pewnie, może innych też. Słuchajcie, dzisiaj znajdujemy się w miejscu, które nazywa się Montana Grizzly Encounter i jest to tak zwane schronisko dla po prostu niedźwiedzi, które z jakiegoś powodu nie mogą żyć w naturze same. I zostały one uratowane przez to miejsce. Jest to organizacja non-profit, czyli fundusze zbierają tylko właśnie dla tych zwierząt, po to, żeby mogły one tutaj przetrwać i żyć sobie w jak najlepszych warunkach. My takie miejsce z ogromną radością wesprzemy, a przy okazji na pewno dowiemy się mnóstwa informacji o tej zwierzynie, także jestem bardzo podekscytowana. A przy okazji na początek mamy kozy, których w ogóle się tutaj nie spodziewałam, ale są przy samym wejściu. Co ty jesz? Trawkę? Mogę ci dać trawkę? Mogę cię pogłaskać? Chyba nie możesz. Musiałeś, ja cię karmię, a ty na mnie kichasz. What the heck? Co to za deal? Idzie druga, poczekaj, tamta idzie. Ja zostałam opsikana, opryskana. Halo, tu jestem. Ale mają oczy, zobacz te oczy. Okropne. Cześć! No cześć, jaką masz brodę! Zjedziesz mnie? Widzimy się później, czekajcie tu na nas. Kolejna pani nam powiedziała, że Max jest na zewnątrz i tak na przestrzał wychodząc z tego sklepiku zobaczyłam tego niedźwiedzia i mówię, oh my god, to chyba Max, ale nie, to nie Max. Max pobawił się i to tak dosyć długo tutaj w swoim stawiku razem z wielkim klockiem drewna. W pewnym momencie poprosił o to, żeby został wpuszczony do środka, po prostu stanął pod drzwiczkami, oparł głowę, tak wiecie, i siedział i czekał, więc ta dziewczyna przez krótką falówkę powiedziała, żeby mu otworzyli drzwi i go wpuścili i jak tylko usłyszał, że otwierają się drzwi, to zrobił taką po prostu takie kółko, nie wiem, celebrował, że wraca do środka, że może pójść na drzemkę i wypuścili teraz kolejnego niedźwiadka, którym jest Maggie, 16-letnia Maggie i już po jej wejściu widać, że jest trochę gruba. Starsza, wolniejsza i na pewno nie ma takiej energii jak Max. No jest mniejsza też. Jest mniejsza, ale ma uszy takie wysokie, nie? Wyższe. I w trakcie, kiedy następowała wymiana niedźwiadków, czyli Max poszedł do swojego pokoju, to tutaj ktoś wyszedł na zewnątrz i pochował tak naprawdę przekąski dla Maggie. Masło orzechowe i orzeszki. Winogrona.
jakieś berries, trail mix, czyli takie z orzechami różne. Czyli same zdrowe rzeczy. I słodkie. I słodkie. I ona teraz sobie będzie tutaj chodzić, niuchać i szukać tego. I jak wyszła tylko z tego swojego domku, od razu było widać, że czuje te smakołyki. Patrz. Wow. Jak Maggie szuka przekąsek, to ja wam tylko zdradzę sekret. Z jakiegoś powodu te niedźwiedzie bardzo mnie wzruszają i oficjalnie niedźwiedzie to są moje ulubione zwierzęta. Może się do tego wzruszenia przyczyniać to, że jestem przy końcówce mojego miesięcznego rytuału, ale uroniłam parę łez oglądając Maxa. Naprawdę. Nie wiem dlaczego. Po prostu wydarzyło się. I z tego oto też powodu chciałabym, aby niedźwiedzie zostały symbolem tego kanału. Nie tylko autobus, ale i niedźwiedzie. Chcę je mieć na wszystkich czapkach, wszystkich koszulkach, wszystkich kubkach. I jak pewnie wiecie albo nie, Tomek pracuje nad nowymi designami, nad nowymi produktami, także zlecam ci, Tomaszu, niedźwiedzie. No nie wierzę. Golden Retriever przyszedł. Przysięgam wam, że przyszedł Golden Retriever. Czy ten dzień może być piękniejszy? Hello. Hello. Can I pet him? Hey. Can you smell something? Oh, she's sorry. Can you smell something? Ta dziewczyna wcześniej opowiadała nam, jak rozpoznać, czy spotkało się na swojej drodze gryzli, czy niedźwiedzia brunatnego. I to, co powiedziała, to, co mnie zaciekawiło, że najważniejsze jest to, żeby nie próbować rozpoznać ich ze względu na kolor i rozmiar, ponieważ mogą być tego samego koloru i ta rasa. Także... Są nawet podobne białe, właśnie czarne niedźwiedzie. To mnie też bardzo zdziwiło, powiedziała white black bear. Muszę to wygooglować, jak znajdę, to wam rzucę tutaj zdjęcie, ale mają one kolory przeróżne, mogą być blond, mogą być cynamonowe, mogą być brązowe, mogą być czarne, tak jak mówię, i brunatne, i gryzli. Także ta nazwa niedźwiedź brunatny nie do końca ma coś wspólnego z rzeczywistością. Najłatwiej rozpoznać różnicę między tymi niedźwiedziami ze względu na cztery cechy charakterystyczne. Pierwszym znakiem rozpoznawalnym są uszy. Gryzli mają takie bardzo okrągłe uszy, jak misie pluszowe, natomiast niedźwiedzie brunatne mają uszy wyższe i szpiczaste. Kolejną cechą charakterystyczną jest kształt pyska. To jest czaszka niedźwiedzia brunatnego i one mają taką bardziej płaską, znaczy płaski pysk. Natomiast niedźwiedzie gryzli mają bardziej odznaczony nohal, co fajnie widać też na tamtym obrazku. Widzicie, jaki ten nos jest taki sterczący i odstający? Kolejna różnica to ten taki garb na szczycie ich pleców albo po prostu ramiona. U niedźwiedzi tego nie ma i to jest właśnie cecha, po której rozpoznaliśmy, że niedźwiedź, którego widzieliśmy pierwszy raz w życiu w naszym, to był gryzli właśnie. A tutaj znowu możemy zobaczyć porównanie pazurów tych niedźwiedzi. Tutaj jest łapa niedźwiedzia brunatnego, którego pazury mają od incza do półtorej i ułatwiają mu wspinanie się szybkie na drzewa. Natomiast jeśli chodzi o gryzliego, to mogą mieć one nawet 4-inchowe pazury i używają ich do kopania i do szybkiego biegania, a wręcz ta dziewczyna nazwała to bieganie sprintem. Odnośnie tych pazurów, pani właśnie tłumaczyła, że jeśli kiedykolwiek spotkamy niedźwiedzia na swojej drodze i będzie to na przykład gryzli, to absolutnie przed nimi nie uciekać, ponieważ są to predatorzy i jeśli zobaczą, że biegniesz, to będą biec za tobą, a nie ma takiej możliwości, żeby uciec przed niedźwiedziem, bo są one bardzo, bardzo szybkie. Niedźwiedź gryzli może biec nawet do 40 mil na godzinę. Poza tym nie warto uciekać na drzewo przed niedźwiedziem, bo mają one niesamowitego skilla, jeśli chodzi o wspinaczkę, ze względu na te pazury. Także nie uciekamy i nie wchodzimy na drzewa. Mówiła, że jeśli chodzi o niedźwiedzie brunatne, to powinniśmy z nimi walczyć, jeśli nas próbują zaatakować i że jest duża szansa, że wygramy tą walkę. Natomiast jeśli chodzi o gryzli, to najlepiej po prostu się położyć, zasłonić głowę, zasłonić uszy i liczyć na najlepsze. Najlepiej to jest przeciwdziałać, czyli po prostu robić hałas, jak się idzie, żeby niedźwiedzie wiedziały. I to jeszcze najlepiej robić ludzki hałas. Słuchajcie, zmiana planów. Właśnie przyszła ta dziewczyna i tłumaczy nam, że zaraz wyjdzie niedźwiedź, który ma 9 miesięcy i waży 900 funtów i jest szalonym niedźwiedziem, który lubi rzucać rzeczy. Także jak będziemy widzieli, że coś rzuca, to żebyśmy uważali, bo ma dobrego cela. Wow, ona jest ogromna. Właśnie ta dziewczyna mówiła, że to jest ich drugi największy niedźwiedź.
poprawka, moi drodzy, jednak ma 8 lat. Nie wiem, skąd mi się te 9 miesięcy wzięło, chyba. Wow! Chyba z tych 900 funtów. Bella jest z Alaski i jest dużo większa niż, że tak powiem, lokalne niedźwiedzie. Waży 900 funtów, a samiczki tutaj, takie dorosłe, potrafią ważyć do 500 funtów. I z czego to prawie wynika? Prawie połowę. Na Alasce mają tak łatwy dostęp do łososia, do ryby, więc mogą sobie dowoli jeść te łososie i mało tego, jeszcze nie zjadają ich całych, tylko te takie najbardziej tłuste części tego mogą łososia. Mogą sobie pozwolić na bycie wybrednymi, wiecie, tak o co chodzi. Kozy miały czekać na nas. O, są. Dobra. Pa, ziomeczki. Bye, bye. Kocham niedźwiedzie. Wyszliśmy już z tego miejsca i to było niesamowite doświadczenie. Są 4 niedźwiedzie ogólnie. 2 z nich zostały uratowane jako małe niedźwiadki, które zostały znalezione na dziko po prostu. Jeden z nich został znaleziony na drzewie. Siedział na tym drzewie kilka dni. Matka się nigdy nie pojawiła, więc... Obserwowali tego niedźwiadka, miał 5 miesięcy, ważył 25 funtów i po prostu nie został nauczony w żaden sposób radzić sobie samemu, tak, bo powinien być z matką. Do 3 roku życia. Mniej więcej i po prostu ten niedźwiadek po prostu tego nie przeżył, także takie miejsce to jest super, że oni dbają o te niedźwiedzie i widać naprawdę, że mają takie... Połączenie z tymi niedźwiedziami. 2 z tych niedźwiadków, które tutaj, jeden dalej jest, ta właśnie najstarsza Sheila, 36 lat ma i miała brata, ale on zmarł jakąś chorobę? Tak, i zdechł. No właśnie, te niedźwiadki były u jakiegoś kolesia w Teksasie, który trzymał je w klatce 4 na 6 stóp. Tak, do 15 karmił. Roku życia. Tak, przez 15 lat siedziały w tej klatce. Także jak te niedźwiedzie tutaj przyjechały, to miały nie rozwinięte mięśnie i były przerażone wielkością tego wybiegu, bo nigdy w życiu nie były na takiej dużej powierzchni. A jak żyły w tym Teksasie, to zapadały w hibernację, bo nie były karmione odpowiednio. Także no, bardzo się cieszę, że istnieją takie miejsca. Cieszę się, że mogliśmy to wesprzeć i polecam bardzo. To było niesamowite doświadczenie. I no na pewno lepiej jest zobaczyć takiego niedźwiedzia w takim miejscu z bliska niż w lesie. Jeszcze chcieliśmy wam powiedzieć ciekawostkę, którą wyczytaliśmy będąc w Visitor Center w Yellowstone. Tak, ona dotyczy Yellowstone przede wszystkim. Znaczy tak, nie tak, przede wszystkim, tylko Yellowstone. Chodzi po prostu o to, że w Yellowstone kiedyś nie było zakazu dokarmiania zwierzyny. I to się działo w początku do lat 70. W 1970 roku zostało zabronione dokarmianie zwierząt. I zostały wprowadzone te wszystkie kosze z zabezpieczeniami, że niedźwiedzie się do nich tak, nie mają jak dostać. Bo wyglądało to tak, że jak otworzyli tam park, nie wiem, w 1872. To już w 1910 roku niedźwiedzie nagminnie wychodziły do drogi i żebrały o jedzenie. Wyobrażacie sobie takiego niedźwiedzia, jak stoi tak, macha i was? No to była fajna atrakcja do czasu, jak zaczęło się coraz więcej incydentów, bo niedźwiedzie są po prostu niebezpieczne. Nawet tam, z tego co pisało, pamiętam, to nawet nie chodziło o to, że te niedźwiedzie atakowały, tylko po prostu te niedźwiedzie nie zdają sobie sprawy, jaką mają siłę. Mm. A ludzie podchodzili i z ręki próbowali karmić te niedźwiedzie. No a później się okazywało, że taki niedźwiedź ich atakował albo w jakiś sposób niechcący robił im krzywdę. No i co? Wiadomo, no, co się z takim niedźwiedziem dzieje później. No takiego niedźwiedzia odstrzeliwali po prostu. Tak, dlatego od momentu, kiedy zostały zainstalowane te kosze i został wprowadzony zakaz do karmienia tych niedźwiedzi, to wszystko wróciło do normy. Niedźwiadki musiały się z powrotem nauczyć same załatwiać sobie jedzenie i w tej chwili po prostu możemy je podziwiać w swojej takiej dzikości i naturze, tak, co tak, jest tak. Dlatego jest je też tak ciężko spotkać teraz. Tak, ale i nam jest lepiej, i im jest lepiej. No na pewno. W ogóle to mamy jeszcze dla was jedną ciekawostkę, tylko Tomasza nie ma, ale już wam opowie, że jadąc teraz jestem z grizzly do sklepu. Zmęczyłem się tymi grizzly. Tak, jadąc teraz z powrotem od tego miejsca, gdzie byliśmy. Jechaliśmy 90 autostradą. Autostradą numer 90, tak. Tak, no. Autostrada numer 90 to jest autostrada, którą zanim wyjechaliśmy w Chicago codziennie jeździliśmy do pracy. Tak, bo to jest. Bo to jest jedna z najgłówniejszych autostrad w Chicago, która przechodzi przez downtown. I zalała nas fala wspomnień. A co ciekawe, w tym momencie znajdujemy się 1369 mil od Chicago, 20 godzin jazdy. A ile to kilometrów?
Tu napiszemy. Tyle. Bardzo proszę dać nam teraz znać, od kiedy jesteście z nami, od kiedy oglądacie nasz kanał i czy pamiętacie czasy, kiedy próbowaliśmy dziwnych owoców. Pamiętasz to? Było parę razy, tak. Jakiś tam starfruit, no nie pamiętam co. Były różne rzeczy. W każdym razie ostatnio byliśmy w sklepie, który nazywa się World Market i tam są przedziwne, przefajne rzeczy. Znaczy tam jest wszystko. Ciuchy, dywany, ozdoby, do kuchni rzeczy i są też przekąski, napoje oraz alkohol z całego świata. Tak. Postanowiliśmy coś sobie kupić, znaczy tak jakby nawzajem. Do spróbowania. Umowa była taka, że mieliśmy nie wiedzieć nawzajem, co kto ma, a ty już wykapowałaś, co ja mam. Po prostu jak byłam w tym sklepie, zobaczyłam jedną rzecz i jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że Tomek to na pewno weźmie. No i bo to, ja to chyba ja widziałam. Ja to widziałam, zanim on to widział i ja to po prostu przewidziałam. I dzisiaj rano się go zapytałam, czy ta rzecz jest zielona. I on mówi, że tak. Dobra, zaczynamy od moich rzeczy. Moje nie są szałowe, okej? Okay? Pierwsza rzecz, baklawa. Baklawa to jest turecki deser, orzeszki. Myślałem, że baklawa takie... z miodem czy z jakimś syropem i to wszystko jest w cieście francuskim. To ja nie wiem, czy ja jadłem kiedykolwiek. Baklawy? No. To teraz mnie to mieliśmy kupić rzeczy, których nie jedliśmy. No to nie jadłeś, wiedziałam o tym. Dobrze to wyglądało. Słodkie. Słodkie, ale no, szału nie ma. No to nie jest coś, co ja bym w pewnym momencie sobie siedziała i o, zjadłabym baklawę. Teraz weźmiemy kolejną moją rzecz. Mam podejrzenia, co to jest. Tak? Bardzo dużo było przy kasie sake. Ej, z tobą się nie da w ogóle bawić. Ale ja się też nad tym zastanawiałem. Poważnie? Mhm, bo tam było tego tyle, że mówię, ale dobra, alkohol to nie ten. Sake to jest... No nawet trzymałem to w ręce. Poważnie? Dokładnie to trzymałem w ręce. Była ładna buteleczka, tak, nie? W sensie puszka. Bo już myślałem, że można tą puszkę wykorzystać jako pojemnik. W każdym razie to jest japoński alkohol, otwiera się jak kukurydza. Pachnie i to jest taki... jak wino. O Jezu. To nie dla mnie. Ja nie wiem, czemu ja się spodziewałam, że to jest paskudne, ale po prostu smakuje jak wino. Dobra, teraz czas na przekąskę Tomka. Ja kupiłem KitKat. I jak ja to wziąłem w ręce, to nie mogłem wykapować, jaki to jest smak. A jak ja to zobaczyłam, to od razu wiedziałam, o co chodzi. Wszystko jest chyba po japońsku. Tutaj jest jedna naklejeczka, która ma napisane Otonano Amasa Koi Matcha. Także stwierdzam, że to chyba jest matcha. Chyba tak. A że ty ostatnio lubisz matcha, to stwierdziłem, że to będzie dobry smak do spróbowania. Tego się nie spodziewałam. Spodziewałam się z takiego klasycznego opakowania KitKata. Ciekawa jestem, czy to będzie dobre. Mamy więcej, jak ktoś ma ochotę, proszę. No ja mam podejrzenie, że tego pokarmu dla rybek w tym nie będzie czuć. No. Siup. Co? Nie czuć pokarm dla rybek. Czujesz? Mm. O ludzie. O, trochę czuć macze. Ale chcesz mi powiedzieć, że ty nie zjesz tych KitKatów, tak? Bo jest pokarm dla rybek. W kryzysie zjem, ale nie, no nie jest to dla mnie jakaś atrakcja straszna. Ja to myślę, nie, że jest bardzo, bardzo mało słodkie w ogóle. Właśnie jest. To chciałam powiedzieć, to mi się podoba. I tak delikatnie tą matchę się czuję, tak naprawdę. Ja sobie jutro rano zrobię matchę i sobie wezmę KitKata do matchy, będę sobie maczać. Tak, to naprawdę pokarmem dla rybek podjeżdża. Dobra, ostatnia rzecz, jaką ja mam. 2 na 10. 3 na 10. Nie, to jest naprawdę dobre. Nie. Kawowe ciasteczko, okay. Które wygląda jak biszkopt z jakimś kremem w środku, w jakiejś białej polewie i posypane jakąś posypką czekoladową. No to mi się podoba. Fajne. Ta konsystencja całkowicie po wyglądzie przypomina mi te ciasteczka Kinder kanapka. Pokaż, bo muszę więcej śmietanki. Chcesz? Daj. Chcę. Ja zjem. Wiem. Dobra, nie smakuje. No takie trzeba by tam kawką popić albo co. Co mi to przypomina? Zjadliwe, na pewno lepsze niż te KitKaty. Jeszcze jedną rzecz mamy, czy tyle? Tyle. Czy... Już? Co ci najbardziej smakowało? No ja osobiście jestem rozczarowany ogólnie, nie? Tak, ja w ogóle zachęcam was zrobić sobie taki challenge i jak będziecie następnym razem na zakupach, to kupić coś, czego nigdy nie próbowaliście. No. Najlepsze chyba było to ciastko kawowe, aczkolwiek najlepsze nie znaczy, że było rewelacyjne. No ten KitKat to w ogóle dla mnie jest porażka. Dla mnie numer jeden KitKat.
sake numer 2, baklawa numer 3 i to numer 4, ale ogólnie wszystko było tak poniżej 6 na 10. Okej, dziękujemy za uwagę. Jest już kolejny dzień i jesteśmy dalej w Bozeman. Mieliśmy pójść do muzeum, ale ja mam dość muzeum. A wy? Macie dość muzeum? Bo Tomek mówi, że nie macie. Ja mówię, że macie. No i dajcie znać, czy wam się podobają muzea. Ja nie mam dość muzeum, ale podaruję, że jakoś tak tym razem. Będziemy mieli taką sporą przerwę od muzeum. Jak wrócimy do Stanów, to wtedy przyjedziemy tu? Nie, ale znajdziemy jakieś fajne muzeum. Dobra. Ogólnie sprawa wygląda tak, że niestety, ale musimy uciekać z Montany, bo czas nam się kończy. Plan był trochę inny, ale te choroby i to wszystko, i te awarie przed chorobami nam troszeczkę zmarnowały czasu. No ale co, no jest jak jest, jedziemy dalej. Wszystko jest w porządku. Znaczy nie dalej, z powrotem. Wracamy na południe, tak. Zmierzamy do Salt Lake City. Moi drodzy, wyjechaliśmy z Bozeman, dojechaliśmy do Big Sky, Montana, w ogóle jak to brzmi, nie? W każdym razie przyjechaliśmy, myśleliśmy, że to jest jakaś taka niesamowicie piękna miejscówka, znaczy jest pięknie. Jest pięknie. Może tak, po prostu to zostawmy przy tym, jest pięknie. Tak, ale nie ma tu, za wiele się tutaj teraz nie dzieje, po prostu, bardzo dużo się tutaj rzeczy buduje, ja myślę, że to jest takie miasteczko w zimie, bo tam za nami są stoki. No zimowe miasteczko, zimowe miasteczko, bo tam za nami są stoki, są piękne góry. Zajechaliśmy tak zrobić sobie przerwę i zjeść lunchyk. Tak, chcieliśmy iść coś sobie kupić w sumie, ale doszliśmy do takiej mądrej, dorosłej decyzji, że po prostu musimy opróżniać lodówkę, bo za 5 dni wyjeżdżamy. A nie jeszcze chodzić, wiecie, i kupować tak lunchy. Jest. A mamy pełną lodówkę i ja już jestem na deserze. Tak, i tym oto akcentem kończymy ten odcinek. Jedliśmy spaghetti. Niezorganizowane, trzeba to kończyć. Dobra, dziękujemy wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Będziemy na pewno narzekać na pogodę. Właśnie sprawdziłam, że w Salt Lake... Dokończ, bo jem. Tak, właśnie Anita sprawdziła, że w Salt Lake City w tych dniach, co mamy tam być, ma być 34, tak? 6? 36 stopni Celsjusza. My już się nacierpieliśmy tak w tym roku, jeśli chodzi o ten opał. Aczkolwiek tu w Montanie było idealnie, nie? Było pięknie. Tak, tu było idealnie. Thank you, Montana. Dobra, kończymy. Dziękujemy. Pa, pa. Gryziecie lody, czy liżecie lody? Bo ja to jest dla mnie nie do pojęcia. Fucking... No jemy od lat, na przykład ostatnio kupiłam sobie i wczoraj sięgam do lodówki po mój jogurt, na który miałam taką ochotę i nie ma tego jogurtu, nie? Coś nie, tam. Nie ma. Szminka. Jadalne. Co? Yo, mother hacker. Już myślałam, że w slow motion to nagrywamy wszystko. Tomek mówi, idziemy na... to maksymalnie godzina nam zajmie. Ja mówię, no dobra, zobaczymy, nie? Ile byliśmy. No ale trzy godziny. To ja już myślałem, że my stąd z niedźwiedziem wyjdziemy. Jak... Spontan miś. Spontan miś. Widzicie to, że w końcu wyglądam w miarę zdrowo? Bo ja widzę jakąś różnicę. Chyba wyzdrowiałam w końcu. Halleluja. Halleluja. Co ty tyle tych batoników sobie naniosłaś? Ile tych lodów zostało? Like my favorite song going round, round my head. Ej, szybko, bo mi się roztapia lód. Ile tych lodów zostało, bo nie wiem, czy to jest dla ciebie lód. 4, 8, 2. Siedziało, co ten? Nic się działo, proszę państwa. Bo następny film będzie, wiesz. Do, następny film będzie, a jak ty zobaczysz te trzy swoje brody. Nie lubisz moich brud? Zrób. O, żeż ty. Halo, czy wszyscy są na pokładzie? Czy wszystkie brody się stawiły na spotkanie? Myślisz, że to jest jakaś wada genetyczna? No i co, no ja się tak napatrzyłem na te niedźwiedzie, że... Kupujemy niedźwiedzia. Że już bym chętnie poszedł się drzemnąć też, no. Już. Co? Ty mnie obsikałaś. A nie, to... Nie wiem, czy to byłaś ty. Co, znaczy, lubię? Ja... Jeszcze raz. Pierwsza restauracja, jaką znaleźliśmy w USA, chciałam przygotować. Co ty tak się cieszysz?
jeszcze trzeci dzień. Gorąco mu, tak? Gorąco ci? Bo my co, o śniadaniu jesteśmy tylko późnym. I posakę. W Polsce. Nie. Czy to widać? Uważaj, bo wylejesz. No wy... O. Nasz zamrażalnik zamraża do idealnej temperatury nasze lody. To też można gryźć. Oburza mnie to, co ty robisz. Zajmij się swoimi rzeczami. No ale popatrz, jakbyś to tak sobie pomału jadła, lizała, to by się tak rozpływa w ustach. Słuchajcie, to tak samo jak pytanie, z czekoladą jest. Pytanie. Kinder Bueno, macie białe albo czekoladowe. Jakie lubicie? Wasze ulubione? No nieważne, Kinder Bueno. I teraz cisza. Wyjmujecie je z szuflady czy z lodówki? Wiadomo, z lodówki. Po cholerę, jak to ci się ma rozpuścić nie, w ustach, rozpłynąć po wszystkich kubkach smakowych, żeby to czuć, tą poezję. My nie wiem, jak my jesteśmy razem. Nie, ja wiem, dobra, nie wiem, czy jeszcze będziemy. Nie wiem, czy jadę razem. Jedziemy. Jedź.